Dziennik Happy Mamy, czyli filmowe perypetie Marty Leleniewskiej i jej córeczki Kai. Wszystko, co powinna wiedzieć młoda mama w filmowym poradniku w pierwszej w Polsce internetowej telewizji rodziców happytv.pl. Nasza happy mama Marta Leleniewska wybrała się z córeczką Kają na pierwszą wizytę do okulisty. Doktor Monika Dzięgielewska odpowiedziała na pytania Marty dotyczące rozwoju wzroku u dziecka. W wieku 3 lat możemy dzieciom zaprezentować już tablicę z optotypami Lea, o których opowiadałam. To są nasze puzzle, które układamy wcześniej i uczymy się tak naprawdę, że jest to jabłuszko, klocek nazywamy pudełkiem bardzo często, domek budą dla psa, albo piłeczką, kuleczką, czymkolwiek. Dzieci bardzo chętnie potem wracają, były już nauczone tych optotypów wcześniej i mają do dyspozycji w rączce nasze puzzle i pokazują, który obrazek ja pokazuję. To jest bardzo pomocne u tych dzieci, które nie mówią jeszcze albo są onieśmielone wizytą i na pewno nic mi podczas tej wizyty nie powiedzą, ale bardzo chętnie pokażą. Tak? No to właśnie to jest badanie ostrości widzenia i po tej badaniu ostrości widzenia przechodzimy do badania już obiektywnego za pomocą przyrządów, które określą nam, czy mamy do czynienia z wadą wzroku, czy nie. I to badanie zawsze powinniśmy u tych małych dzieci wykonać jednak po porażeniu mięśnia rzęsowego, farmakologicznym porażeniu, czyli albo w gabinecie podajemy kropelki Tropikamid, albo wypisujemy receptę na atropinę i prosimy rodziców o zapuszczanie jej przez 3 kolejne dni, a 4 dnia na zgłoszenie się na wizytę. Patronem telewizji jest producent pieluszek Happy.